Baterie alkaliczne GP Super do urządzeń elektronicznych. GP Batteries. Witam serdecznie wszystkich zawodników. Tadeusz Liberacki, trener drużyny U15, klub sportowy Ursus Warszawa. Tematem dzisiejszego treningu jest dribbling z przeciwnikiem z tyłu. Jak zapewne niejednokrotnie zdążyliście się przekonać, nie jest to zbyt komfortowa sytuacja, zbyt komfortowe ustawienie, kiedy będąc w posiadaniu piłki mamy przeciwnika z tyłu. Mamy wówczas dwa zadania do wykonania. Przede wszystkim nie pozwolić odebrać sobie piłki, czyli utrzymujemy się przy piłce, ale też próbujemy odwrócić się w stronę przeciwnika i nawiązać z nim pojedynek jeden na jeden. Aby osiągnąć ten cel, musimy stale rozwijać umiejętności techniczne, panowanie nad piłką, jak również grę w sytuacji jeden na jeden z przeciwnikiem. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Aby skutecznie ochronić piłkę przed przeciwnikiem, musisz zachować od niego odpowiedni dystans, na przykład na wyciągnięcie ręki. Lub zblokować rywala przed ramieniem. Nie bój się kontaktu. Piłka zawsze pozostaje przy nodze dalszej od przeciwnika. Aby skutecznie obronić się przed presją przeciwnika, musisz być w ruchu. Zachowuj pozycję i przemieszczaj się. Jednym ze skutecznych sposobów zmiany kierunku jest slap cut. Przetaczamy piłkę wewnętrzną częścią stopy, po czym gwałtownie zmieniamy kierunek, wykorzystując zewnętrzną krawędź stopy. Kolejnym sposobem na zmianę kierunku i zmylenie przeciwnika jest hook turn. Prowadząc piłkę, wykonaj zwrot, puszczając piłkę za nogą postawną. Pamiętaj, prowadź piłkę nogą dalszą od przeciwnika. Jeśli przeciwnik zostawi ci trochę wolnej przestrzeni, spróbuj odwrócić się do niego przodem. Możesz wykorzystać do tego zwrot U-turn. Pamiętaj, zawsze ćwicz na lewą i prawą nogę. Kolejnym sposobem wykonania zwrotu jest half pull spin. Zwrot wykonujemy stając jedną nogą na piłce. Pamiętaj, ćwicz zarówno lewą, jak i prawą nogę. Jeśli udało ci się odwrócić przodem do przeciwnika, zyskujesz przewagę. Wykorzystaj to. Jeśli twój przeciwnik jest blisko, możesz zmylić go poprzez wykonanie zwodu step over.
Pamiętaj, ćwiczymy lewą i prawą nogę. Kolejną możliwością wykonania zwrotu i odejścia od przeciwnika jest twist-off. Twist-off inside wykonujemy wewnętrzną częścią stopy. Zatrzymujemy piłkę wewnętrzną częścią stopy, wykonujemy zwrot i wyprowadzamy piłkę wewnętrzną częścią stopy. Twist off outside wykonujemy zewnętrzną częścią stopy. Zatrzymujemy piłkę zewnętrzną częścią stopy, wykonujemy zwrot i wyprowadzamy piłkę zewnętrzną częścią stopy. Pamiętaj, aby przed wykonaniem zwodu sprawdzić, jak daleko jest przeciwnik. Ćwiczenie wykonuj na lewą i prawą stronę. Jeśli opanowaliście już podstawowe ruchy, możecie użyć swojej kreatywności i wzbogacić sekwencję zwodów. Przykładem może być Berbatov U-turn. Zwrot, który zaprezentował w meczu zawodnik bułgarskiej reprezentacji Dimitar Berbatov. Jak widzicie, ten element techniczny wyprowadzony jest ze zwrotu U-turn, który ćwiczyliście wcześniej. Pamiętajcie, żeby zwody wykonywać w lewą i prawą stronę. Innym przykładem kreatywności zawodników może być McGillie Spin. Zwód po raz pierwszy zaprezentował zawodnik Celticu Aidan McGillie. Widowiskowym wykonaniem tego zwodu popisał się również zawodnik Liverpoolu Roberto Firmino. Zwód został wyprowadzony z zwrotu hook turn i odprowadzeniu piłki w bok. Pamiętajcie, ćwiczcie lewą i prawą nogę. Hands off for Sturridge. The return a bit too far for Firmino. To były propozycje dla Was, a teraz do roboty. Mocno, Ursus. Pozdrawiam.